Cześć, dzień dobry. Z tej strony Dominika z bloga Bukiecik. Zastanawiam się, czy jesteście fanami krótszych form czy dłuższych form powieściowych. Ja w tym względzie jestem totalną tradycjonalistką. Zdecydowanie wolę takie klasyczne powieści, których akcja rozgrywa się na około 300-400 stronach. Niemniej na mojej czytelniczej drodze zdarzyły się takie typowe grubaski, czyli powieści powyżej 600, a nawet powyżej 1000 stron, które po prostu pochłonęłam. I tymi tytułami, by troszkę odczarować te grube tomiszcza, pragnę się z Wami dzisiaj podzielić. Serdecznie zapraszam na ten odcinek. Zanim opowiem o pierwszej powieści, którą pragnę Wam z całego serca polecić, sprzedam małą ciekawostkę. Powieści tej słuchałam w formie audiobooka, 48 godzin nieustającego słuchania, a ja nie mogłam przestać słuchać. Płynęłam nurtem tej powieści, byłam nią tak bardzo zafascynowana, że wzięłam i kupiłam formę tradycyjną, po prostu by ją mieć na swojej półce i w każdej możliwej chwili móc do niej wrócić. Jaki to tytuł? Jest to książka Udręka i ekstaza Irvinga Stone'a. Bohaterem tej historii jest Michael Angelo Buonarroti, czyli Michał Anioł, wspaniały, wielki twórca epoki renesansu, malarz, rzeźbiarz, poeta i architekt. Udręka i ekstaza to jakże malownicze, epickie, realistyczne przedstawienie jego życia i twórczości w Rzymie właśnie. By napisać tę powieść, Irving Stone na kilka lat przeniósł się do Włoch, gdzie podążał śladami swojego bohatera i tę prawdę, tę pasję w tej narracji czuć. Podążając śladami i twórczością Michała Anioła, mamy wrażenie, że jesteśmy bezustannie gdzieś tuż za jego plecami, że widzimy jego pasję, jego zawziętość. Nieustająco jesteśmy świadkami, jak pracuje, jak skrzętnie i z rozmysłem miesza farby, by uzyskać ten, a nie inny odcień. Jak ciężko pracuje dłutem, by uzyskać pożądany kształt swoich rzeźb. To napisana z rozmachem, epicka historia o wielkim talencie, ale także o rywalizacji. Na kartach tej powieści znajdziemy bowiem również inne znane nazwiska epoki renesansu, jak na przykład pojawi się tutaj Leonardo da Vinci, co jest kolejnym smaczkiem, który pozwoli Wam chłonąć i wejść zupełnie w ten świat, świat malarstwa, świat rzeźby, świat rywalizacji również. 720 stron epickiej, inspirującej, napisanej naprawdę z rozmachem historii Udręka i ekstaza Irving Stone serdecznie Wam polecam. Przy tej okazji muszę również wspomnieć, że spod pióra Irvinga Stone'a wyszły dwie kolejne, równie wspaniałe biografie. Jedna z nich to Pasja życia, czyli beletryzowana biografia Vincenta van Gogha. Druga, Pasje utajone, czyli biografia Zygmunta Freuda. Obie wspaniałe, obie do połknięcia. Serdecznie Wam również je polecam. Druga powieść, na którą pragnę zwrócić Waszą szczególną uwagę, rozgrywa się, uwaga, na prawie 850 stronach i jest to powieść Na wschód od Edenu Johna Steinbecka. Johna Steinbecka cenię naprawdę bardzo jako pisarza realistycznego, potrafiącego kreować przede wszystkim męskie charaktery, ale to właśnie w Na wschód od Edenu pojawiła się kobieta, bohaterka, która powaliła mnie po prostu na łopatki. Powieść ta określona została jako najwybitniejsze dzieło Johna Steinbecka. Jego akcja rozgrywa się od 1980 roku podczas I wojny światowej i obejmuje losy rodziny Trasków.
pierwszym pokoleniu mamy braci Adama i Karola, w drugim pojawiają się synowie Adama, bracia bliźniacy Kaleb i Aaron. Nie bez znaczenia jest tutaj dobór imion męskich. Mamy tutaj bowiem dosyć oczywistą i czytelną analogię do biblijnych braci Kaina i Abla. I jest to zabieg jak najbardziej celowy, gdyż Na wschód od Edenu to jest powieść mówiąca przede wszystkim o walce dobra i zła. Ta nieustająca walka między dobrem a złem będzie przede wszystkim widoczna w rywalizacji braci. Adam rozpaczliwym susem odskoczył w tył i rękami zasłonił twarz. Brat szedł ku niemu odmierzonymi krokami, mocno stawiając nogi. Jedna pięść, wyrzucona delikatnie, zmacała odległość, a potem zaczęła się straszna, zimna młocka. Twardy cios w żołądek i ręce Adama opadły. Następnie cztery uderzenia w twarz. Poczuł, jak chrupnęła mu kość i chrząstka nosowa. Aaron i Kaleb będą braćmi nieustająco ścierającymi się ze sobą, walczącymi o względy zarówno ojca, jak i tej samej dziewczyny, co skłoni jednego z nich do poszukiwania zaginionej matki. Przechodzimy właśnie do tej postaci żeńskiej, kobiecej, o której wspominałam Wam wcześniej. I mamy tutaj postać Kati. Kati to jest chyba najbardziej demoniczna kobieca postać, z jaką miałam kiedykolwiek w literaturze do czynienia. Kobieta pełna wrażliwości, a jednocześnie z tak piekielnie szatańskimi pomysłami, że głowę rozsadza. Ale to nie jest powieść tylko i wyłącznie o Kati, choć jej postać zapamiętacie na zawsze, gwarantuję Wam, a o ścieraniu się charakterów, o odwiecznej rywalizacji, zazdrości mężczyzn. Wykreowani zostali na bazie kontrastów, ale jest jedna rzecz, która ich zdecydowanie łączy. To jest to takie wewnętrzne, nieustające pragnienie przynależności, a także ogromnej obawy przed odtrąceniem, przed brakiem miłości. Dobrze skonstruowane i charakterystyczne postaci to nie wszystko, co powoduje, że Na wschód od Edenu jest powieścią porywającą. Jak to w twórczości Steinbecka bywa, przyroda jest przedstawiona niesłychanie realistycznie, pełna jest dramatyzmu, ale też takiego wpisanego gdzieś między wiersze romantyzmu, co powoduje, że przyroda, otoczenie staje się częścią całości. Czytając tego rodzaju książkę, wchodzimy w ten świat, zawierzamy mu, jesteśmy niemalże jego częścią. Bohaterowie są tak bardzo ludzcy, tak bardzo nam bliscy w swoich działaniach, że ma się ochotę im współczuć, ma się ochotę im kibicować, czasem nimi potrząsnąć. Jest to jednocześnie powieść na tyle uniwersalna, na tyle przystająca do naszego ludzkiego życia, że nie sposób naprawdę nawet latami od lektury o niej zapomnieć. I na samo zakończenie kilka ciekawostek. Do napisania tej pracy autor dojrzewał aż 11 lat. Podczas pisania autor zużył 500 ołówków i 36 rys papieru. Jednocześnie powieść ta w 1955 doczekała się ekranizacji, a za rolę wspomnianej tej demonicznej Kati, Jo Van Fleet, otrzymała nagrodę Oscara. Jeśli to nie jest najwspanialsza rekomendacja, to już nie wiem, co może nią być. Na wschód od Edenu, John Steinbeck, serdecznie tak Wam polecam. Tak się składa, że kolejna powieść jest również powieścią o braciach bliźniakach. Bracia Shiva i Marion przychodzą na świat w dosyć dramatycznych i tragicznych okolicznościach. Matką chłopców jest hinduska zakonnica, która wdała się w romans z brytyjskim chirurgiem. Oboje stacjonują w szpitalu w Missing w Etiopii. Romans w swym finale jest dramatyczny. Przy porodzie kobieta umiera, osieracając dwójkę chłopców, a zrozpaczony mężczyzna wyjeżdża z Etiopii. W ten oto sposób rozpoczyna się powieść Powrót do Missing, która wyszła spod pióra Abrahama Verghese'ego. W przypadku tej powieści bardzo istotny jest fakt, iż jej autorem jest lekarz, dyplomowany lekarz, i jego wiedza medyczna została sprytnie i skrzętnie wpleciona w fabułę,
Dlatego też ta epicka, szumna, napisana z rozmachem historia jest historią tak bardzo fascynującą. Z jednej strony mamy tutaj bowiem Afrykę pełną niedogodności, Afrykę biedną ze swoimi rytualnymi wierzeniami, z drugiej zaś mamy medycynę, ale medycynę w warunkach iście polowych. Akcja powieści rozgrywa się bowiem w znacznej mierze w szpitalu misyjnym w Missing. To tutaj osieroconi bracia zaczynają poznawać tajniki medycyny, to tutaj zaczynają pomagać okolicznym ludziom, to właśnie tutaj z biegiem czasu stają się prawdziwymi lekarzami z pasją. Medycyna tutaj jest równoznaczna ze szczerą chęcią pomocy ludziom naprawdę potrzebującym. I w tej książce pod tym względem w pewnym momencie pojawia się pewien zaskakujący kontrast. W pewnym momencie jeden z bliźniaków Marion postanawia bowiem opuścić Etiopię i udać się do Ameryki. I właśnie wtedy zderzamy się bardzo brutalnie ze ścianą. Medycyna jako bezwarunkowe powołanie i chęć niesienia pomocy przestaje w ten sposób funkcjonować. W Ameryce pojawiają się wielkie pieniądze, wielkie nazwiska, wielkie możliwości, co jest równoznaczne z zatracaniem tej pasji i powołania w sobie. I właśnie ten kontrast, te dwa skrajnie różne światy w tej powieści zostały bardzo dobrze przekazane, bardzo mocno otwierają również oczy. Jako że głównym miejscem akcji jest szpital, autorem powieści jest lekarz, w historii tej doszukamy się wiele smaczków dotyczących historii medycyny. Opisane zostają tutaj różne zabiegi i zostają opisane naprawdę w sposób bardzo realistyczny, bardzo interesujący, bardzo rzetelny i wiarygodny. Igłą w imadle ukuł się w opuszkę prawego palca wskazującego, gdy akurat pracował nad brzuchem wypełnionym ropą. Błyskawicznie zdjął rękawiczkę i w miejsce, które spenetrowała zabłąkana igła, podał sobie strzykawką do zastrzyków podskórnych trypaflawinę, dokładnie 1 mm roztworu rozcieńczonego w stosunku 1 do 500. Następnie wstrzyknął ją w tkankę otaczającą ranę. Pomarańczowy barwnik zmienił palec w przerośnięty lizak. Pomimo akcji zapobiegawczej, w niespełna kilka godzin później pełzająca czerwona fala rozlała się na pochewkę ścięgna dłoni. Chociaż Stone wziął dawkę kotrimoksazolu, a potem, ulegając naciskom Gosha, przyjął w pośladek zastrzyk cennej penicyliny, na jego nadgarstku pojawiły się szkarłatne pręgi, cecha charakterystyczna infekcji paciorkowcowej, a węzły chłonne zlokalizowane przy nadkłyćciu przy środkowym kości ramiennej, tuż za łokciem, urosły do rozmiarów piłeczki golfowej. Dostał takich dreszczy, że szczękał zębami i wprawiał w drganie całe łóżko. W ten sposób narodził się aforyzm w jego słynnym podręczniku jeden ze stonizmów, jak je nazywali czytelnicy: jeśli szczękają ci zęby, jest ci po prostu zimno, ale jeśli razem z tobą trzęsie się łóżko, to dopiero są dreszcze. Podjął szybką decyzję: amputować palec, zanim infekcja się rozszerzy, i zrobić to samemu. Nie jest to oczywiście literatura faktu, nie jest to powieść przedstawiająca historię medycyny, jest to prawdziwie wielka, epicka historia przedstawiająca dojrzewanie chłopców w trudnych afrykańskich warunkach, o poszukiwaniu miłości, o poszukiwaniu ojca, o tchórzostwie również. W tle majaczyć będzie się etiopski konflikt z Erytreą. Kolejne 750 stron do połknięcia na raz. Powrót do Missing, Abraham Verghese. Serdecznie Wam polecam. Kolejna powieść, czyli kolejne 850 stron tekstu, który pochłania się na raz, do tego stopnia, że podczas lektury tachałam totomiszcze, bo to było jeszcze przed erą e-booków, do kina. Wybierałam się na film, już tytułu nie pamiętam. Pamiętam jednakże, że na sali podczytywałam, doczytywałam Kinga i jego Dallas 63. Fanką Kinga nie jestem, to od razu Wam podkreślę,
A ta książka jest wyjątkiem potwierdzającym regułę, że jednak czasem warto się przełamać, że warto sięgnąć po coś spoza strefy naszego czytelniczego komfortu. Bukiecik i fantastyka to nie idzie zdecydowanie w parze, niemniej w tym przypadku bardzo to połączenie się udało, dlatego też z chęcią Wam tą książkę pragnę polecić. Jake Epping jest nauczycielem języka angielskiego, wypalonym, zdeterminowanym. Opuściła go żona, on sam jest uczestnikiem anonimowych alkoholików. Jego najlepszy przyjaciel umiera na raka, czyli wszystko w jego życiu idzie nie tak, jakby sobie tego życzył. Jego życiowy impas przełamać może jednak prośba przyjaciela Ala, tego przyjaciela, który umiera na raka i który jednocześnie prowadzi mały bar. Okazuje się bowiem, że w tym barze istnieje coś na kształt portalu, przez który można cofnąć się w czasie. Al prosi Jake'a, by ten cofnął się w czasie i zapobiegł, uwaga, zabójstwu Johna F. Kennedy'ego. Zdesperowany przyjaciel podejmuje wyzwanie i raz za razem będzie się cofał w czasie, co spowoduje oczywiście pewne komplikacje. Cofanie się w czasie naznaczone jest bowiem swego rodzaju konsekwencjami, które będą miały wpływ na współczesność. I właśnie na tym bazuje Dallas 63, ale niech Was nie zwiedzie ten jakże marny i szczątkowy rys fabularny, bo na tych 850 stronach odnajdziemy wspaniałą mieszankę gatunkową. To naprawdę epicka powieść obyczajowa. Troszkę znajdziemy tutaj romansu, troszkę będzie tej fantastyki naukowej, troszkę też literatury faktu, bo bardzo dobrze naznaczona zostanie tutaj zarówno polityczna scena Ameryki lat 60. ubiegłego wieku. Będą tutaj też wątki rasistowskie. To jest naprawdę dosyć szeroko zakrojona powieść. Ale co sprawia, że książkę tę pochłania się na raz? Za stylem pisania Kinga nie przepadam. Uważam, że jest takim typowym literackim rzemieślnikiem z wyuczonym wodolejstwem, bajdurzeniem. Jednakże w przypadku tej książki to się bardzo dobrze złożyło. Styl jest adekwatny do treści, bardzo fajnie tutaj to współgra. Z tą powieścią się po prostu płynie, w całości wchodzi się w ten świat, jakkolwiek fantastyczny i odrealniony by nie był. Naprawdę mu się bardzo zawierza, jednocześnie bohaterowi kibicuje się i doszukuje się konsekwencji jego decyzji. Jednocześnie przyznam szczerze, to jest jedna z tych książek, na zakończeniu których bodajże zakręciła mi się łezka w oku. Jeśli w pełni pragniecie zatracić się w czasie, zapomnieć o tu i teraz, Dallas 63 jest idealnym tytułem, by to zrobić. Z samego serca Ameryki i świata literatury fantastycznej przenosimy się w zupełnie inne światy. W światy Arktyki, gdzie w 1985 roku dwa statki HMS Erebus i HMS Terror pod dowództwem Johna Franklina wyruszyły na wyprawę badawczą. Terror Dana Simonsa, czyli 700 stron tekstu, to porywająca, imponująca, pochłaniająca w zupełności historia tragicznej w skutkach wyprawy badawczej. Przebieg owej wyprawy do tej pory owiany jest tajemnicą, tak do końca nie wiadomo, co naprawdę się wydarzyło. Fakty są takie, że wyprawa wyruszyła ku północnym wybrzeżom Kanady w celu odnalezienia przejścia północno-zachodniego. Wyprawa ta zakończyła się fiaskiem i pochłonęła wiele istnień ludzkich. Z dostępnych strzępków informacji Dan Simmons odtworzył możliwy przebieg wydarzeń i zrobił to w ten sposób, że naprawdę mu się zawierza. Podczas lektury gęsia skórka murowana, dreszcz emocji i przerażenia również. Terror to bowiem na poły dziennik pokładowy, na poły wstrząsające świadectwo tragedii. Tragedii ludzi, którzy mierzyć musieli się z potwornym głodem, z potwornym chłodem,
i wzajemną rywalizacją o przeżycie, bo to przecież była walka o przeżycie. Wchodził tutaj instynkt samozachowawczy, który mobilizował do przetrwania, ale który również był instynktem morderczym. Przy tej okazji pragnę również wspomnieć, że w 2018 roku pojawił się serial na podstawie tej książki i wydarzeń, jakie miały miejsce u wybrzeży Arktyki w 1845 roku o tej samej nazwie, Terror właśnie. Jeśli książkę czytaliście, a serialu nie widzieliście, również ekranizację Wam mocno polecam. Warta uwagi rzecz, bardzo sugestywna i realistyczna. Wielka powieść grozy, jednocześnie dramat historyczny, który naprawdę miał miejsce u wybrzeży Arktyki. Terror Dan Simmons, serdecznie Wam polecam. Przed nami kolejna doskonała historia, niebagatelne 720 stron tekstu, a także 27 godzin słuchania audiobooka, bo to właśnie w takiej formie rozpoczęłam przygodę z tą powieścią. Płynęłam zafascynowana tą historią, także finalnie kupiłam jej wersję papierową, co wcale nie było prostym zadaniem, gdyż książki te już od dawna nie ma w księgarniach. Dorwałam ją w antykwariacie. Jest to regulamin tłoczni win Johna Irwinga. Kolejna doskonała w swej formie cegiełka, którą pochłania się na raz, w świat której wchodzi się całym sobą. Akcja tej powieści rozgrywa się w pierwszej połowie XIX wieku w pewnym amerykańskim sierocińcu, będącym jednocześnie szpitalem położniczym, dyrektorem którego jest dr Wilbur Larch. Wilbur Larch jest lekarzem z powołania, pomaga kobietom rodzić dzieci. W przypadku, kiedy są to dzieci niechciane, od razu zostają w sierocińcu. Jednakże Wilbur Larch dopuszcza się również pewnych nielegalnych praktyk. Otóż szpital ów jest również miejscem dokonywania aborcji. Kobiety chcące usunąć ciążę po prostu zgłaszają się tutaj i za ścianami sierocińca mogą poddać się owemu zabiegowi. W sierocińcu tym mieszka również pewien chłopak, Homer Wells. Jest to chłopiec dosyć poszkodowany przez los. Nie udało mu się znaleźć odpowiedniej rodziny adopcyjnej. Dorasta więc pod skrzydłami doktora Larcha, który marzy o tym, by ten kiedyś przejął sierociniec i zajął jego miejsce. Oczywiście, jak to w życiu bywa, plany planami, marzenia marzeniami, a życie swoje. Także i w tym przypadku losy Homera Wellsa nie do końca będą szły zgodnie z planami doktora Wilbura Larcha. Dlatego też powieść ta okaże się tak fascynującą przygodą z nieoczekiwanymi splotami akcji. Prawdziwie wielka powieść, nie tylko inicjacyjna, ale również powieść podejmująca trudne wątki społeczne, jak prostytucja, jak aborcja, jak gwałt, jak rasizm. Nigdy przedtem Homer nie widział matek, które rodziły niechciane dzieci w St. Clouds i zostawiały je sierocińcowi. Tym razem zresztą też nie widział ich zbyt wyraźnie. Miało to niebagatelne znaczenie na przyszłość, że najpierw widział matki wyjeżdżające, nie zaś przybywające do szpitala z brzuchami napęczniałymi problemem, którego zamierzały się tu pozbyć. Ważne było to, że Homer zauważył, iż wyjeżdżający nie sprawiały wrażenia osób, które pozbyły się problemu do końca. Homer nigdy nie widział osób bardziej nieszczęśliwych niż te kobiety. Przypuszczał, że nie przypadkiem opuszczają St. Cloud pod osłoną nocy. Jak to w przypadku tego typu powieści, odnajdziemy tutaj również wątek miłosny, a wszystko napisane tak porywająco, w tak pięknie gawędziarskim stylu, że wchodzi się w tę powieść całym sobą i nie chce się przerwać lektury. Regulamin tłoczni win to również jedna z tych książek, które doczekały się swojej ekranizacji. W 1999 roku na ekrany kin wszedł film Wbrew regułom. W rolach głównych zagrał sam Tobey Maguire, Charlize Theron, a także mój absolutnie ukochany aktor Michael Caine, który za swoją rolę drugoplanową, rolę doktora Wilbura Larcha, otrzymał statuetkę Oscara.
Kolejna powieść, w fabule której można się w pełni zatracić, która zapewni naprawdę sporą dozę rozrywki, ale też taka, która skłoni do pewnych przemyśleń. Regulamin tłoczni win, John Irving, serdecznie Wam polecam. Kolejna powieść to powieść totalna, prawdziwie wielka, dosłownie i w przenośni perełka literatury, niebagatelne, uwaga, 2000 stron. Przede mną i przed Wami Nędznicy Victora Hugo, czyli powieść, którą pochłonęłam w pewne wakacje, jakieś 25 lat temu, i którą do tej pory niemalże ze szczegółami pamiętam. Nędznicy, czyli w założeniu autora panoramiczne przedstawienie społeczeństwa francuskiego XIX wieku. Nie tylko w założeniu, bo założenie to wyszło autorowi znakomicie. Jeśli tak przyjrzeć się tej powieści bliżej, odnajdziemy w niej elementy zarówno powieści realistycznej, jak i romantycznej, historycznej. Dla mnie jednakże jest to zdecydowanie powieść drogi, w której jej główni bohaterowie cały czas przed czymś i przed kimś uciekają. Moim ulubionym wątkiem wśród wielu, które tutaj się pojawiają, jest zdecydowanie wątek Fantyny i jej córki Kozety, a także wątek galernika, żona Walżona. To są postaci bardzo charakterystyczne, naznaczone pewnym piętnem, piętnem biedy. Jest to powieść mroczna, brudna, ale ukazująca w pełni społeczeństwo francuskie XIX wieku. W tle rozgrywają się społecznie ważne, historycznie ważne zamieszki. Doszukamy się tutaj też sporo filozoficznych rozkmin autora. Nie zrażajcie się proszę tymi wtrętami. Sama historia, sama powieść jest tak pochłaniająca, że te wstawki odautorskie zupełnie nie przeszkadzają, a jedynie pozwalają poznać kontekst historyczny i poszerzyć nasze horyzonty. W tym momencie stosownym będzie nadmienić, że z racji swojej fabularnej zamaszystości powieść ta doczekała się wielu ekranizacji, z czego najnowszą jest musical z 2012 roku, nagrodzony 3 Oscarami. W rolach głównych Hugh Jackman, Russell Crowe, Anne Hathaway. Choć do tej ekranizacji można mieć wiele zastrzeżeń, uwierzcie, w pełni oddaje ducha i klimat Nędzników. Jest brudno, jest mroczno, jest gęsto i porywająco. Nędznicy Victor Hugo serdecznie Wam polecam. Za nami 7 doskonałych lektur i uwaga, 6500 stron do przeczytania. Mam nadzieję, że znaleźliście coś ciekawego dla siebie, bo to idealne tytuły i propozycje na nadchodzący jesienno-zimowy czas. Jeśli na tej liście znaleźliście książki, po lekturze których już jesteście, koniecznie dajcie znać w komentarzu, podzielcie się swoimi wrażeniami. Jeśli film Wam się podobał, dajcie kciuki w górę, zasubskrybujcie kanał, by być na bieżąco, kliknijcie proszę dzwoneczek. Tymczasem serdecznie Wam dziękuję za uwagę i widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia! Kolejna powieść, w fabule której można się w pełni zatracić, która to tutaj stają się z biegiem czasu lekarzami. Jakby się nie przypatrzeć bliżej, mamy tutaj dosyć oczywistą i czytelną analogię do braci biblijnych Kaina i Abla.